Witajcie w naszej nowej serii na kanale Pierwszy Spożywczy. Duży nacisk kłaść będziemy właśnie na słowo spożywczy. Przygotujemy dla Was kilka potraw, które możecie swobodnie przygotować w domu, a przygotujemy je nie z byle kim. Paweł Szala, szef kuchni Zamku w Janowie Podlaskim, bo w zamku się znajdujemy. Miód. Miód towarzyszy nam od setek lat i towarzyszy także w kuchni. Do czego go możemy wykorzystać? Jak najbardziej możemy wykorzystać do wszelkiego rodzaju sosów, czy po prostu zastąpić cukier w każdej jednej potrawie, czy na ciepło, czy na zimno. Spróbujemy Państwu tutaj pokazać parę rzeczy, do czego można zastosować miód w prosty sposób, żeby się nie bać w domu spróbować. Myślę, że coś tutaj spróbujemy ugotować, no i pewnie się uda. Koniecznie subskrybujcie nasz kanał, zostawcie pod tym filmikiem łapkę do góry, bo co przygotowujemy? Przygotujemy dzisiaj udo z gęsi z pieczonymi ziemniakami. Oczywiście do tego będzie jabłuszko karmelizowane na miodzie, jak wspominałem. Do tego zrobimy sosik z owoców leśnych. Ładnie skomponujemy na talerzyku. Myślę, że będzie smacznie i jak najbardziej zdrowo, gdyż tutaj no, miód, jak wiadomo, jest bardzo zdrowym produktem. I spróbujemy coś pogotować. Co potrzebujemy? Jakich składników? Co potrzebujemy? Mamy tutaj gęś jak najbardziej. Wcześniej jest oczywiście upieczona, bo za długo by to trwało. Mamy ziemniaczki, miód. Tutaj jest jabłuszko, gruszka, jak najbardziej mamy śliweczki, owoce. Spróbujemy to wszystko ładnie połączyć. To co? Do roboty? Do roboty. Więc zaczynamy. Musimy sobie podsmażyć gąskę na patelni. Tak jak już wspominałem, wcześniej jest ona upieczona. Wcześniej została upieczona. Jak długo musiała się upiec? No to jest akurat gotowana tak naprawdę w sous vide, więc ona 10 godzin się gotowała w niskiej temperaturze po to, żeby to mięso było bardzo mięciutkie i delikatne. I nie straciło przy tym żadnych walorów smakowych, które powiedzmy gdzieś jakbyśmy ją piekli normalnie, że gdzieś wycieknie tłuszcz. Tutaj nie ma takiej możliwości. Czy jest jakiś sekret, który poradziłbyś naszym widzom, przygotowując ją wcześniej? Na coś zwrócić uwagę? Na pewno trzeba to wcześniej doprawić dobrze, więc musi ta gęś poleżeć z dobę w przyprawach. Tutaj jest ona marynowana w tradycyjnie sól, pieprz, czosnek i do tego jest rozmaryn. Ona leży dobę, następnie jest pakowana próżniowo. W domu jest to też teraz bardzo łatwo dostępne, można takie rzeczy kupić w sklepie i jest gotowana, można sobie w garnuszku na mały ogień wrzucić na całą noc. Rano jest idealnie. Czyli jeżeli ją przygotujemy, zapakujemy próżniowo, to ona może czekać na oczywiście, to, kiedy mamy na nią ochotę. Tak jak na przykład dziś ja mam na nią dokładnie ochotę. Dokładnie. Jest, można to później taki produkt przechowywać w lodówce spokojnie do 2 tygodni. Kiedyś ma się ochotę, pokażemy jak to zrobić i obiad gotowy. Tak więc co, no może się zabierzemy, sorry Michał, tu... Cześć, czy ja mógłbym Ci dzisiaj pomóc? Ależ oczywiście, ja tu zaraz zlecę tutaj zadanie. Czekam. Na ten. Ale okej, okay, to co robimy? Zaraz ja podrzucę gąskę na patelnię, niech się trochę nam podsmaży i zagrzeje, żeby miała ładną, złocistą skórkę. Tutaj mamy już rozgrzaną patelnię. Ładnie nam to skwierczy. Niech się nam to pod... troszkę podsmażę. Michał, ciebie bym poprosił pokroić jabłka w cząstki. Może ci mniej więcej pokażę, o co chodzi. Jabłko kroimy na pół, gniazda nasienne wycinamy i takie cząsteczki by nam się przydały. Do tego pół gruszeczki dodamy sobie i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Gąska skwierczy i działamy. A czy w jakiś sposób lubisz miód w kuchni, bo powiedziałeś o tym, że jest wykorzystywany, ale czy... Lubię jak najbardziej. Czy darzysz go jakąś wybitną sympatią? Ja osobiście bardzo lubię miód. Próbujemy go zastępować, no tak jak wspomniałem, cukier, żeby jak najmniej ograniczyć tutaj. Ja osobiście jestem fanem miodu gryczanego. Jest to ciemny, bardzo intensywnym smaku. No, nadaje się do różnego rodzaju sosów, jak i do herbat, czy nie, do słodzenia po prostu. No, dla mnie jest idealny. Słuchajcie, krojenie wcale nie jest takim łatwym zadaniem. Ja jednak na szefa kuchni to bym się nie nadawał. Szefa kuchni. Na zwykłego kucharza bym się nie nadawał.
Nie mogę się powstrzymać. No, jak widać delikatne mięsko, bo nawet nam się już troszeczkę rozpadło. A czym zalewasz? Podlałem tu w tej chwili trochę zwykłym bulionem warzywnym. Po prostu, żeby nam się to podgrzało. Czyli taki tradycyjny bulion, który możemy z kostki nawet przygotować. No można, ale lepiej ugotować po prostu zwykły bulion warzywny w domu. Ale jak najbardziej w prosty sposób można również wykorzystać do tego kosteczkę i mamy taki bulion. Chwilkę poczekamy. Jabłuszka już są. Gruszka. Aha, zapchałem się. Gruszkę tak samo. Gruszkę tak samo poproszę. Ja może do tego dodam kawałeczek grejpfruta. Grejpfruta obiorę ze skórki. Wykorzystamy go troszkę właśnie do tych naszych jabłek. Grejpfrut ma taki specyficzny smak. Grejpfrut generalnie ma trochę goryczki, aczkolwiek ona się znajduje w tych białych częściach, więc próbujemy go sobie wyfiletować, żeby pozbyć się tego smaku. No i po prostu mamy też miód, który tutaj tak naprawdę pomoże nam ten smak zniwelować i myślę, że powinno wyjść fajnie i dobrze. Do tego jako dodatek mamy też upieczone tutaj wcześniej ziemniaczki. To są zwykłe ziemniaki upieczone w mundurkach, standardowo w domu. Leci nam tak. Ziemniaczki sobie pokroimy. Czyli mamy tak, ziemniaki w mundurkach. Ile je pieczemy? Ziemniaki te akurat są pieczone około pół godziny. Też przyprawione solą, pieprzem, troszeczkę czosnku i upieczone piekarze. Czyli to jest jedna z tych rzeczy, której się popsuć nie da? Czy da się zepsuć ziemniaki? Nie, no można za długo upiec. Spalić można wszystko. I teraz tak, jabłuszka mamy, podgrzejemy troszkę patelnię, weźmiemy miód. No i dodajemy ten składnik, na którym nam najbardziej zależy. Chwilę rozgrzejemy patelnię, dodamy tutaj ze dwie łyżki miodu. Niech nam się ładnie rozpuści. Też trzeba pamiętać, żeby nie spalić go tak naprawdę, bo miód wysokiej temperaturze... No, bo miód można przegrzać też. Tak, nie lubi wysokich temperatur, więc staramy się to na małym ogniu robić. Wrzucimy do tego elegancko, pięknie pokrojone jabłuszka i gruszeczki. I chwilkę to sobie skarmelizujemy. Tak, skarmelizujemy chwilkę. Dodamy troszkę pieprzu, troszkę rozmarynu. Co to znaczy chwilkę się musi karmelizować? No tak w chwilkę, no my to robimy na oko w kuchni. Generalnie jest to dosłownie, nie wiem, 20-30 sekund. To wszystko zależy od tego, jak grubo sobie pokroimy te dodatki, więc tutaj ten czas analogicznie będzie trochę dłuższy, jeśli to będzie grube. No i tak na smak. Czyli trzeba to wyczuć po prostu. Tak, nie ma złotej recepty. Nie ma. No wiadomo, im dłużej będziemy tutaj karmelizować te owoce, tym będą bardziej miękkie. Ja osobiście wolę, żeby były jednak trochę chrupkie i tutaj, żeby to pod zębem troszkę było czuć, że nie jest to taka rozgotowana mazia, tylko jednak tam jakaś chrupkość zostanie. Dodamy troszkę pieprzu, świeżych ziółek, troszkę rozmarynu, troszeczkę tymianku. I takie oto jabłuszka. Wszystko przemieszamy. Na razie może spróbuj sok, który tam się wytworzył nam z tego soku. Czuć jabłko, czuć miód. Czyli tak w zasadzie. I czuć, że jest to skarmelizowane. Czyli to już nam wyszło. Tak jak powinno być. Tak, podstawa nam prawie wyszła. Pozwoli, że ja też jeszcze spróbuję. Nie ufasz sam sobie? No właśnie nie, trzeba się mimo wszystko sprawdzać. Tutaj mamy dość intensywny smak miodu. Troszeczkę na przełamanie tego smaku, jak mówiłem, dodamy kwaśnego, troszeczkę gorzkiego grejpfruta, żeby złamać ten po prostu smak. To jest dosłownie odrobinka. Smaczek mamy w zasadzie przełamany. Odstawimy sobie to na później. Teraz robimy ziemniaczki. Dobrze, mamy ziemniaczki. Ziemniaczki jak najbardziej mamy. Prosiłbym cię, Michał, jak możesz je po prostu też pokroić w takie połówki. Może połówki. Połóweczki, czyli to nie połóweczki. Będzie trudne zadanie. Myślę, że nie. Czyli ziemniaczki mamy pokrojone. Ziemniaczki mamy pokrojone. Troszeczkę oleju na patelnię. Nie za dużo. Tak, żeby to podgrzać. Jaką oliwę polecasz? Generalnie
Ogólnie jest olej do smażenia, jak najbardziej, jak ktoś lubi oliwa z oliwek, jak najbardziej się do tego też nadaje. Aczkolwiek jest też no, po prostu inna troszkę w smaku. Olej jest bardziej neutralny, a rzecz gustu tak naprawdę. Ziemniaczki na patelnię. Jest w kuchni taka kłótnia, czy podgrzewamy najpierw olej i wrzucamy potrawy, czy możemy to robić, olej się podgrzewa razem z potrawą? Znaczy to generalnie zależy też co robimy. No tutaj wydaje mi się, że jednak ten olej musi być troszkę podgrzany, żeby te produkty, które wrzucamy później na patelnię, nie chłonęły tego oleju nam do środka. Aczkolwiek na przykład, jeżeli nie wiem, chcemy sobie fajne jajko sadzone zrobić, lepiej jest je wybić na zimny olej. Wtedy po prostu nam do patelni aż tak nie będzie przywierało. Ziemniaczki chwilę podgrzejemy. Na koniec zrobimy sosik. Spróbujemy wyeksponować danie na talerzu. I w zasadzie produkt będzie gotowy. Bo my w dużej części jemy oczami. Tak, to prawda. Tutaj no bardzo wiele zależy od tego, jak dana potrawa jest podana. No, tak jak się mówi, że oczami człowiek je. No, postaramy się to ładnie, zachęcająco ułożyć na talerzu. No, miejmy nadzieję, że uda się. I tak powoli, jakbyś nie tak jak kucharz robił, dobra, tylko tak w zwolnionym tempie. Podgrzejemy troszkę jeszcze gąskę. Jak widać, mięso jest bardzo delikatne. Troszkę podgrzejemy i skomponujemy jeszcze sosik. Ja tutaj mam już owoce leśne dostępne w każdym markecie. One są też ówcześnie przesmażone na miodzie i po prostu zblendowane. Fajny smak, słodko-kwaśny. Czuć różne leśne owoce, jeżyny, leśne maliny, jagody, więc wydaje mi się, że będzie fajnie się to komponowało w naszym daniu. Mamy sosik. Podgrzejemy sobie teraz nasze jabłka. Gęś już powinna być cieplutka. Dobra, jabłuszka mamy gorące. Podgrzejemy sobie sos, który tu Michałek nam ładnie przelałeś. I zaraz postaramy się to jakoś ładnie na talerzyku skomponować. Sosik podgrzewamy. Jeszcze chwilka. Sos zaczyna już nam się gotować. Wyłożymy sobie ziemniaczki teraz na talerzyk. O, tu już łyżkę jednak miałem. Postaramy się to ładnie jakoś skomponować. Myślę, że takie trzy ziemniaczki jak najbardziej nam wystarczą. Do tego nasze jabłuszka skarmelizowane na miodzie. Układamy na środku. Jedna porcja, druga porcja. Myślę, czuć rozmaryn bardzo. Czuć rozmaryn, mieszają nam się fajnie smaki. I czuć też ten słodki miód. To... Także jabłuszka mamy. Bierzemy się za naszą gąskę. Ale gęś nie jest takim pospolitym daniem w Polsce. Chyba kiedyś była. Kiedyś o wiele więcej gęsiny u nas się jadło. No teraz wracamy do tradycji tak naprawdę. Aczkolwiek no, nie każdy jeszcze może się przekonał do tego. Gęsina jest związana z tradycją polowań? Jak najbardziej. No wiadomo, dziś jest to głównie produkt hodowlany, który no w większości raczej chyba idzie na eksport. Ale jak mówię, ludzie zaczynają wracać do tych starodawnych smaków. No i jeśli ma ktoś ochotę, serdecznie zapraszamy do nas. Jak najbardziej można to spróbować. Tutaj dajemy sosik i w zasadzie nasze danie będzie prawie gotowe. To może Michał poczuj honory na drugim. Z miłą chęcią. Proszę bardzo. Wiem, że zrobię to tak artystycznie jak ty. Myślę, że bez żadnego problemu. I troszeczkę po talerzu. Troszkę po talerzu. Pięknie. I elegancko. Dokończymy sobie nasze danie jakąś ładną dekoracją, czyli najprościej. Czyli wracamy do tematu, jemy oczami. Dokładnie. Świeże ziółko, myślę, że tutaj... Zawsze zastanawia mnie jedna rzecz, czy dekoracje się je, bo mam taką dekoracja. Dekoracja generalnie zawsze powinna być jadalna, żeby nie położyć czegoś na talerzu, czego nie można zjeść. Wydaje mi się, że danie jest wykończone, bardzo ładne, bardzo smaczne.
No i mamy to. Nasza gęś... To jest długa nazwa, musisz tak, za mnie to powiedzieć. Gęś w sous vide, na karmelizowanych jabłkach, do tego pieczone ziemniaki i sos z owoców leśnych. Więc ja próbuję. No i miód, no i miód oczywiście. No i oczywiście miód. Jak najbardziej. Bez miodu by się to nie odbyło. Moi drodzy, rewelacja. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne ciekawe przepisy, to koniecznie subskrybujcie nasz kanał, a pod tym filmem zostawcie łapkę do góry. My jeszcze z Pawłem kilka przepisów przygotujemy. Postaramy się coś fajnego jeszcze zrobić, pokazać coś, co jest łatwe do zrobienia w domu. Zapraszamy serdecznie. Sobie życzymy smacznego, a Wam mówimy do zobaczenia.